Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w nowym vlogu. Na razie jeszcze od tej strony, bo jeszcze jestem nieumalowana. Przyszłam właśnie szybko sobie zrobić tutaj makijaż. Wyciągnęłam sobie kosmetyki na dzisiaj. Tutaj mam kawkę. Wiktoria jeszcze śpi, więc wykorzystam tą chwilę. Ja dopiero niedawno wstałam, zjadłam, umyłam włosy i jak się umaluję, to będziemy zaczynać wspólnie dzień. A dodatkowo w tle mam Hanię i od razu lepiej mi się maluje. Patrząc nawet na to jej pięknie zmalowane oko, sama mam ochotę na jakiś mocniejszy makijaż, ale to raczej nie dzisiaj, ale może w niedługim czasie też sobie coś zmaluję. Kiedyś lubiłam robić sobie takie mocniejsze makijaże, wiadomo, jeszcze w czasach ciąży albo przed ciążą, po prostu bawić się tym makijażem, czegoś uczyć właśnie, oglądać jakieś tutoriale i coś sobie samemu kombinować. Oczywiście nie potrafię aż tak ładnie jak ona czy inne właśnie takie youtuberki, które pokazują, jak się malują, ale lubiłam sobie coś tam popróbować i może w weekend spróbuję sobie coś tam znowu zmalować. Witam się teraz oficjalnie już od tej strony. Umalowana to już chętniej Wam się pokażę. Co prawda ja bym nie miała jakiegoś dużego problemu, żeby pokazywać się bez makijażu, gdyby nie brwi. Nie lubię siebie bez nieumalowanych brwi i głównie ze względu na to się staram jak najczęściej malować. No bo samych brwi też jakoś za bardzo nie mogę umalować, bo za bardzo by się odznaczały. Lepiej zawsze chociaż tego tuszu tam trochę dołożyć na rzęsy, jakiś podkład i one już wtedy tak, wiadomo, troszkę inaczej wyglądają. Ja się chwilę nie odzywałam, bo już mamy 12, idę zaraz robić jakiś obiad. Wiktorię już przed chwilą nakarmiłam. Ona tam się bawi, ale nie wiem jak długo, bo ostatnio woli po prostu, jak ja jestem gdzieś w pobliżu, jak się bawię z nią. Naprawdę tak się domaga gdzieś tam mojej obecności. Nawet jak ją zostawiam nieraz na macie czy w łóżeczku, no po prostu pobawi się chwilę, zaczyna krzyczeć. Także no ja od razu biegnę i nie wiem, czy ona sobie po prostu tak mnie już nie wychowała, że jak zaczyna krzyczeć, to ja przychodzę, ale tak jest. Potem pewnie wyjdziemy na spacer. Nawet nie wiem, jaka jest pogoda, bo dzisiaj jeszcze nie wychodziłam, ale i tak ją ubiorę i wyjdziemy. Czasami biorę nawet ją po prostu tylko tak na ręce i wychodzę. Staram się, żeby jak najczęściej była na tym dworze i żeby też potem lepiej spała, ale wydaje mi się, że nie wieje i jest ładnie, więc wyjdziemy na spacer. Tak normalnie weźmiemy wózek i pójdziemy się przejść. Może gdzieś, nie wiem, podejdę do Bratowej na kawę. Albo nie wiem, na dzisiaj nie mam kompletnie żadnych planów, także zobaczymy, jak dzisiaj dzień będzie wyglądał. Chociaż tak sobie ostatnio myślałam, żeby może pojechać gdzieś właśnie do Pepco czy do Kika i zrobić jakiś film dla Was właśnie taki z przeglądem półek, bo bardzo dużo teraz takich filmów ja sama oglądam i widzę właśnie i tak pomyślałam, czy sama bym czegoś takiego nie nagrała. No to może być tak, że dzisiaj gdzieś pojadę i nagram, a jak nie, to jutro albo jakoś w najbliższych dniach. Potem będzie vlogmas, więc pewnie też trochę inaczej będzie, bo większość pewnie z Was będzie oglądała już vlogmasy jakichś wybranych właśnie osób. Sama zastanawiałam się, czy nagrywać, ale stwierdziłam, że chyba odpuszczę, bo raz, że nie jestem wprawiona, żeby tak codziennie nagrywać i nie wiem, czy by coś z tego wyszło. No a dwa, że u nas za bardzo się nic ciekawego nie dzieje. Codziennie jest to samo, a jest wiele osób i na pewno będziecie wybierać tych, których chcecie oglądać, a ja nie mam nic za bardzo takiego ciekawego do pokazania na co dzień, więc odpuszczę. Może w przyszłym roku zobaczymy. Chociaż no miałam chęć, ale chyba jednak odpuszczę. Może będą się jakieś pojawiały vlogi takie niecodzienne, zwykłe i nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Także ja na razie uciekam do malutkiej, idę robić obiad i widzimy się potem. No dzień dobry, kto tutaj zagląda? Kto to tak tu zagląda? No co? Mój
mały śpioszek. Wychodzimy, idziemy robić obiadek, a potem idziemy na spacer. Leży i czeka. Co to za lala? Idziemy do domku? Idziemy już do domku, prawda? Pobawiłaś się z chłopakami? Tak? A Monia, masz odwrotnie. Z Matusia masz odwrotnie. Mamy ekipę teraz, tak? Pchacie Wiktorię? Do domu? To jest błoto. Błoto tam. Zaraz będziemy tam uważać. Trzeba, uważamy. Trzeba. O, dziurka! Uwaga! Możemy padnąć, bo... Uwaga! Wróciliśmy do domku z gośćmi, prawda? Pokaż się, Wiktoria. Z kim przyszłaś do domu? Czemu się złościsz? Miłoszem i Szymonem. Z Miłoszem i Szymonem, prawda? Tak. Ile macie latek? Mam 3, ale on... Nie, ile masz Miłoszem latek? 5. 5? Już byś miał 6 teraz. A Szymonek ile ma latek? 4. Ile masz latek? 3! 3 latka, prawda? Tak? Truskawka. Ale ja się bawię. On może, no to do buzi. Nie, Wiktoria. Do buzi nie można tego brać. Chyba tutaj. Ale Wiktoria ci pomoże. Ma do góry. Lusterko, o, co to powiesił? Wujek? To tak powinno być tam. Bo to są zabawki. To tylko nie powinno tu być, to ale działa. Ktoś powiesił. Działa. I tych piłka? Nie. Bawicie się z Wiktorią? Tak. Wiktoria lubi się chyba z wami bawić, prawda? Kusia? No? Ty chyba jesteś śpiąca. O nie. Tu wisiał grzybek. Czy grzybek? Tamten chyba, muchomorek. Nie, to truskawka. To truskawka? A, to ta truskawka wisiała tutaj. A tu wisiał kwiatuszek. Pamiętasz, był taki, co szeleścił? Taki zielony. Ale nie wiem, gdzie jest. Grzyb, grzyb. A jak to włożyć? Musisz je otworzyć. Tutaj. Kto to tak gryzie i się złości? Licz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie. Nie chce się bawić? Chcesz to 10 jest. 10. Miłoszek by policzył, prawda? Nie. Nie. Idziemy spać? Idziemy na drzemkę? Fajna zabawka. Coś od Mikołaja?
Idziemy do domu? Idziemy? Szymuś, idziemy już do domu? Bo wy już jesteście w kurtkach. Chcesz ucho? Zabawę mają. Miłoszek, idziemy do domu? Idziemy już do domu? Nie? Rozbierajcie się. Nie gorąco wam? Rozbierajcie się, Minio. Chodźcie tutaj, pomachajcie. Pa, 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 pa. Przyjdziecie jutro? Przyjdziecie. Ja już odprowadziłam chłopców do domu, jak mogliście już zauważyć. Było dosyć ciemno, więc sami już by nie doszli. Już wiadomo, robi się już dosyć szybko ciemno. Mam tu trochę teraz do ogarnięcia po ich zabawach. I to na tyle by było. Jednak nie udało mi się nigdzie skoczyć właśnie ani do Pepko, ani do Kika, tak jak gdzieś tam myślałam, bo właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, mam dla was właśnie taki pomysł na film. Może uda się jutro, bo dzisiaj jednak plany się zmieniły, mąż nie miał za bardzo czasu, coś tam robi i musiałam się zajmować Wiktorią, ale na pewno taki nagram. Akurat byłoby tak na dwa filmy podzielone, tak sobie myślę, że byłby właśnie jeden taki z przeglądu półek, a drugi, jeśli by mi się coś udało kupić, to byłby właśnie taki haul zakupowy z danego sklepu. No więc co, ja już się będę z wami żegnać, nie będę już przedłużać. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Taki domowy, codzienny, ale troszkę właśnie tutaj pokazałam wam chłopców. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Pa!